odcinku z naszej serii Landgraba podbijającego miłowo. Mamy poranną sobotę? Poranek, sobotę? Jakoś tak. Ja sobie pograłam z Mirkiem dwa dni chyba, jak pamiętam. Chyba kończyliśmy w środę. To przegrałam czwartek i piątek, bo on chodził do pracy, nie było nic ciekawego. Wybiłam mu umiejętności i dostaliśmy jeden awans. Jesteśmy już na 8 poziomie. Także tak, musimy sobie pozbyć charyzmę i logikę. A dzisiaj mamy wolne i w ogóle mamy cały weekend wolny. I jeszcze wtorek, więc będziemy szaleć z Mirkiem, kurczę bele. A dzisiaj mam taki plan, jak możecie już zauważyć, kto jest spostrzegawczy, czy pojawiły się nowe przedmioty w domu. Tak, 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 ponieważ Mirosław zdecydował się na kota. Stwierdziłam, że zawsze przeważnie biorę psy i przeważnie biorę je też z adopcji. Dlatego teraz dla odmiany weźmiemy kota i Mirek sobie go kupi. Tak sobie wybierze jakiegoś tam ładnego kociaka i będzie fajnie. I może zaprosimy Carmen, żeby z nami pojechała po tego kota. Także od razu bym ją... Chociaż to się robiło tak, że zadzwoń chyba pod transport. I zobaczymy. U nas się poza tym nic nie zmieniło. Światek się przestawił z tego kąta w ten. Tutaj, no bo musiałam zmieścić naszą płyteczkę, a mamy ciasne mieszkanko, ale podoba mi się to mieszkanie, że jest takie ciasne właśnie. Myślę, że potem się przeprowadzimy, jak już znajdziemy sobie miłość swojego życia, wiecie. No ale wiecie, do tego czasu troszkę nam jeszcze zajmie. Musisz posprzątać ten syf. Dziwi mnie, że tutaj sąsiedzi nie przychodzą. Troszkę nam kasy wpadło, bo był ten jeden awans. No ale no. Długo jeszcze będziesz tam się zabrał w tym? Szybciej. Nikt nie będzie na ciebie czekał całą wieczność. Pięknie posprzątałeś. To teraz dzwoń i jedziemy. Pokutęła. Zaprosiła na pracę publiczną, tak jest. I chciałabym zaprosić Karmę. Ona ma chyba wolne dzisiaj, bo z tego co pamiętam, to prawnicy też mają wolę. I tak jeszcze nie sprowadziłam do Miłowa tych lasek ze studiów. Także wybaczcie, ale no... nie chcę mi się znowu na te studia się z nimi męczyć. Także no, rozumiecie, mam nadzieję. Odcinek nagrywam... tak, znowu nagrywam odcinek przed tym, zanim zobaczyliście w ogóle odcinek pierwszy i drugi, także no... To też wybaczcie, ale tak wyszło. Po prostu chciałam nagrać sobie więcej odcinków, póki mam na to ochotę i póki się dobrze przy tym bawię. Czy naprawdę będziesz jechał taksówką podczas masz tutaj wypasione autko? Ja stwierdziłam, że kupię nowy samochód, skoro on tak bardzo chce. Ja tylko sprawdzę, czy to jest już najdroższy? Nie, tu jest za 20 tysięcy, za 13,5. A my mamy chyba... Który my mamy? Ten? Nie, my chyba mamy ten, albo ten. Nie, też nie. Albo tak, nie wiem, nie rozróżniam. Nieważne. Nieważne, kupimy inne jak zarobię. I tak idziemy właśnie do Miłowa. Czy tutaj mamy zwierzaczki? Tu są te nowe rzeczy, właśnie zaraz później się wybierzemy do tych nowych. O, jest sklep zoologiczny. No to jedziemy do sklepu zoologicznego i się widzimy na miejscu jak zwykle. Dotarliśmy. A czy dotarła Carmen? O, tu jest pytanie. O, dotarła z nami. Dobra. To chodź tutaj ze mną, halo. Dziewczyno. Obejmijcie się przyjaźnie. Ojejku, zawsze mi szkoda tych zwierzaczków. No ale to tylko tak na pokaz, tak? Tu są koty. Są tutaj koty. Jaki ładny już widzę, taki ładny. Nie będę mogła się zdecydować teraz. Kurde, ale ja już to widzę. Chodź, kupimy kota. Nareszcie się wczytało. Tutaj mamy dorosły i stary. A my chcemy dorosłego, nie? O, a jejku, a jak dawno na imię? I to ma być kotka czy kocur? Kurczaki. Dobra, zobaczmy, kogo my tu mamy. Jakie są piękne i co ja mam wziąć? A ten rudy, zobaczcie. Jaki fajny, egzotyczny. Himalajski. Jaki śliczny. Ja bym chciała takiego puszystego. A ten jest fajny też. Ooo. Czy one nie są słodkie? Ten perski taki jakiś. Mamo osierściony. Oj, i ten jaki ładny. Ten wygląda trochę jak lis. Teraz nie wiem. I teraz nie wiem, kurczaki.
mi się wydawało, bo jest gruby. Najgrubszy z nich wszystkich chyba. Albo ten. A co mamy tutaj w dwójce? Pewnie ubarwienia. Tak, zgadza się. W sumie te kolorki mi nawet pasują. Co to jest? Kolor i zamaszczenie. Co w ogóle się tutaj zmienia, bo ja nie widzę. Nie zauważyłam. A pokaż mi trójkę. O jest, właśnie o to mi chodziło. Tu są nóżki. Troszkę zmodyfikujemy po swojemu. O. Dodamy mu troszkę ciałka, nie? Nie, da się to cofnąć? Dobra, pokaż łapek. Będzie większy. Będzie śmiesznym kotełem. A może mieć niebieskie oczka, czemu nie? Pyszczek. Troszkę możemy wyciągnąć. Będzie taki nasz osobisty koteł. Gonek masz spoko. Ciałko jeszcze bym ci. O. No i co myślicie? Taki dziwny ten kot nam wyszedł, nie? Trudno. Ojej, oferma nie chce, no ofermy. Weźmy porządnisia, żeby był spokojny. Nie tchórzliwy, tylko tak na pół. Może być przyjacielski i na pół żywiołowy. I tak o. I dajmy jej imię. Kurczę, jakie imię pasowało do kotki Mirka? Lady. Lady. Lady Miriam. Niech będzie. A co? I mamy kotełka. Kupmy mu jeszcze obruszkę. Dla kotków. Taką różową? Albo czerwoną? Dobra, niech będzie. Są tu jeszcze przysmaki? Nie, to nie. Pogłaszcz ją. Naszą Lady Miriam. O, nie widać te. Aha, co ty jesteś? Pochwal za unikanie drapania sprzętów. Tak jest. A może jest też przysmak od razu. O. I może zobaczmy tutaj Carmen. Bo Miriam chciała się nam podrapać, to niech sobie idzie. I tak myślę, że będziemy też jechali na imprezę. Na imprezę, co ja gadam, do jakiegoś klubu czy coś takiego. Zobaczymy te nowe portele, które sobie pościągałam. Ha, bo my tutaj nie mamy samochodu. Bo my taksówką przyjechali. To wymienimy to. Taksówkę. Zostaw mojego kota, ty. Brońku. Dzwonimy w taksówkę, jedziemy do domu i wybierzemy się w miasto, no co? Także widzimy się już na miejscu. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w domu. Ja myślałam, że wiecie, pojadę od razu na parcelę, ale pomyślałam, że tutaj jakiś typ organizuje jakieś sąsiedzkie spotkanie, więc pomyślałam, że moglibyśmy trochę z sąsiadami się zaprzyjaźnić. I wiecie co, ja bym najpierw pochodziła i się poprzedstawiała.
sąsiadą naszym, żebyśmy... O, już idzie z pizzą koleś. Czemu ty idziesz do mnie i... Przecież czemu oni wszyscy zwalają mi się na chatę? Przecież to nie jest moje spotkanie sąsiedzkie. Lol. Zapomnijcie, ja was nie wpuszczę. Ty już znasz. Ten ktoś cię chyba nie lubi. Przedstaw się sąsiadom. Tego już znasz. Tego też znasz. To tych na górze nie znasz jeszcze. Widzisz tą windą? Ta babka. Dzień dobry, jestem Mirosław Landrap. Miło mi panią poznać. Jestem bardzo dowcipny. I w ogóle, no, było mi bardzo miło. Idę na górę. Poznamy dalej. Jeszcze tych nie znamy? Może po kolei? A, się śmieje. Tu jesteś, typie. Gdzie ty masz mieszkanie swoje? Gdzie jest to twoje spotkanie towarzyskie? Jeżdżą tymi windami i łażą po tych schodach i tak w kółko. Ja nie wiem, co to za pajacy. Jak to nasz kiedyś chciałby podrapać? O. Rozejrzyj się. Zobaczymy, kto tutaj mieszka. O, jakiś koleś. Dzień dobry, czy pan też jest przedsiębiorstwem? Przedsiębiorstwem Remigiusz. Jemu też możesz panem do kipa. I zaraz idziemy dalej. Weź to wszystkim pogadaj do wcipy, jaki to jesteś zabawny i w ogóle... Tu jakiś Rudy mieszkał właśnie, prawie w domu. No to chodź, Mirek. Warto znać sąsiadów, prawda? Wiedzieć, z kim się mieszka. Zrobić dobre pierwsze wrażenie. Zabawiaj, dowcip. I jeszcze ty się przedstaw. I będziemy już znali chyba wszystkich. Jeżeli nic już nie ma, tak super. No i majonez. Joanna Naleśnik. Świetnie. Przyspieszymy to trochę. Halo, dzień dobry. Edek jest aktualnie w pracy. No dobra, no trudno. Wiecie co? Znajdźmy to spotkanie. Sąsiedzkie. Gdzie to jest w ogóle? Nie wiem. Niby robił to spotkanie, a pizza leży na podłodze. Wiecie co? Podaj ją. Może się zajdą, jak podasz pizzę. Co tam, Lady Miriam? Lady, moja lady. No, czemu nie drapiesz? I do kubetki nic? Idę do kubetki. Kurczę, i dzwonią te windy, i dzwonią. Wszyscy jeżdżą w kółko. Masakra jakaś. Jaka pachnąca pizza, co? Gdzie ją podasz? U siebie? Dobra. Otwórz im ten zamek. Niech wejdą. Chodźcie. Na żarcie. Jak chcecie. Już leci. Myślałam. Idziecie? Otworzyłam wam drzwi. Hej, Mirosław, czy nadal jesteśmy przyjaciółmi? No troszkę nam posypały się przyjaźnie, ale jeszcze jest nie najgorzej. No oni nie chcą do mnie przychodzić. To sam sobie zjem pizzę. Hihihi. Żegnam państwo. Peszek. Moja pizza. Hihi. No kochani, nie będę już dzisiaj jechała na żadną publiczną parcelę, bo... No bo już się późno... Znaczy na odcinek długi zrobi, a... Nie chcę znowu, żeby były za długie, więc ja mu każę troszkę poćwiczyć do awansu. Po prostu. Patrzcie, wbiła. Mam na chatę. Przecież zamknęłam drzwi. Jakaś dziwna babka, powiem wam, bo ona już drugi raz do nas wbija i sobie przychodzi i siada na tym fotelu i siedzi. Dziwna baba. Ale okej, nie wnikajmy. Niech się siedzi.
póki nam nic złego nie robi. Ja to przyspieszę. I w sumie będę kończyć, no bo co będę wam pokazywać, jak on w szachy gra. Kogo to interesuje? No to tak dzisiaj troszkę plany nam się zmieniły. Miałam iść na miasto, a nie wiem. Co tu się dzieje? Czy wy to widzicie? On się bije z naszą lalką. Jak ja gadam, co ja gadam. O nie! Mirek, chodź tutaj. Muna, wtykaj. Nie wolno bić kobiet. Co ty sobie wyobrażasz? Nie z nią! Z nim! Dobrze, pobij go! Mirek, idziesz? Co oni się wszyscy do niej tak przystawiają? Co tu się dzieje, panowie? Widzieliście go? Nie wolno bić kobiety. Jeszcze takiej, z którą ja tutaj mam romans, tak? Zwyżyj się na nim. Chluśnij mi szklanki. No, i żem pokazała. Proszę bardzo. Jeszcze się coś dzieje na końcu odcinka, nie? Czy my to możemy widzieć? Halo, no. Walcz, turchnij! Walcz, pchnij! A jakże? Irytuj! Wyżyj się! Będziesz bił mi tutaj kobiety? Nie ma! Kiedy będę mogła się z nim pobić porządnie? Ale sobie wroga narobimy. Jesteś bezczelnym typem. Nie ma to tamto. Mirek jak zaciera rączki, co? Teraz będziesz płakał? Trzeba było myśleć o tym wcześniej, jak biłeś tą biedną kobietę. To prawda, przegrał z nią, ale i tak, tak nie może być. Czemu nie mogę go pobić normalnie? Jak już na całość iść? Bić. Jest. Uwaga. Uwaga. Trzeba tutaj zrobić odpowiednią scenę. O nie, oddał nam. Co za chamstwo. No nie idź ten kąt, bo tam źle widzę. Źle widzimy, jak tam stoisz i beczysz. No nie, miałeś go pobić. Atakuj. Świetny. Świetny kadr w ogóle. No moi drodzy, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. O, idzie nasza ta. A nie, to nie ta. Dobra, nieważne. A mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mirek dał się, kurczę, wójtę w obronie kobiety, także widzicie. Może on jest takim kobieciarzem i łamaczem serc, ale... no, jest też dżentelmenem, powiedzmy. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał i dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i pa pa! You're having me fair, but well.